Ten film powstał wyłącznie dzięki wsparciu moich patronów. Ogromnie wam za nie dziękuję. Witaj w trzeciej lekcji pierwszego modułu Nauki gry na gitarze dla każdego od podstaw. Jest to darmowy kurs, który dedykuję dla najbardziej początkujących gitarzystów. Tutaj znajdziesz pełną playlistę ze wszystkimi odcinkami, a w opisie filmu dwa arcyważne linki. Za pomocą pierwszego zapiszesz się na mój newsletter i będę wysyłać Ci powiadomienia o nowych lekcjach oraz dodatkowe suplementy i materiały do tychże. Natomiast drugi link prowadzi do naszego serwera na Discordzie, gdzie gadamy ogólnie o kursie i gdzie można zadawać pytania bezpośrednio. Przypominam, że ostatni film był o budowie gitary i o najważniejszych definicjach z nią związanych, a dzisiaj pokażę Ci, jak ją skutecznie i szybko nastroić. Bierz gitarę w dłoń, zaczynamy! Gitarę można stroić ze słuchu, ale dzisiaj wam tego nie zrobię, bo jest to lekcja dla absolutnie początkujących. Zatem wykorzystamy sobie coś, co zwane jest tunerem albo stroikiem gitarowym. A może on przyjmować różne formy, na przykład efektów gitarowych, czyli takich urządzeń elektronicznych, do których wpinamy gitarę po kablu i tutaj mamy duży wyświetlacz, który ocenia, czy dana struna jest odpowiednio nastrojona, tak w dużym skrócie. Może to też być forma takiego tunera na główkę gitary. Jest to klips, który zapinamy na gitarę i tutaj za pośrednictwem wyświetlacza dowiadujemy się, jak daleko jesteśmy od właściwego dźwięku i to jest mój ulubiony sposób, który wykorzystuję na co dzień. Pod ręką mam jeszcze coś takiego. Stroik zintegrowany z gitarą elektroakustyczną, oprócz tego, że możemy tutaj na panelu sterować brzmieniem gitary, to jeszcze mamy tryb strojenia, włączamy go i na tym małym wyświetlaczu widać, jak daleko jesteśmy od właściwego dźwięku. Ale mówię wam o tym bardziej w ramach ciekawostki, bo dzisiaj, żeby was nie zniechęcać kolejnymi zakupami i czymś, czego nie macie, wykorzystamy sobie darmową aplikację na smartfona, jest to Guitar Tuna i uwaga, nie jest to jakaś apka rekomendowana przeze mnie, po prostu ściągnąłem pierwszą lepszą z brzegu, wiele osób używa i sobie chwali, więc powinna odpowiednio działać. Zatem teraz nie pozostaje mi nic innego, jak rozstroić gitarę. I bierzemy się za strojenie. Standardowe strojenie gitary wygląda tak jak na tej aplikacji, a więc najcieńsza struna to E, potem B, a mówiąc po polsku H, jeżeli stosujecie polskie nazewnictwo, trzecia struna G, potem D, A i E. I to się nazywa E-standard, czyli takie najbardziej popularne strojenie gitary elektrycznej, akustycznej i klasycznej, dobra? To sobie zapamiętajcie. No i teraz tak, wybieramy sobie najcieńszą strunę, strunę E, jak klikniemy w nią, to program nam odegra ten dźwięk, posłuchajcie, żeby mieć jakieś wyobrażenie, jakie to ma być. Ta, no nie, już słyszę ten dźwięk. No i co teraz robię? Szarpię sobie najcieńszą strunę, ewidentnie jest za nisko. Podciągam. Już jesteśmy blisko. Tadam, nastrojona. Co mogę wam poradzić? Po pierwsze, nie szarpiemy cały czas w kółko struny, tylko robimy tak, szarpiemy, dajemy jej chwilę wybrzmieć i dopiero w momencie, kiedy ona sobie spokojnie drga, to dostrajamy, bo początkujący często szarpią chaotycznie tą strunę i przez to też lekko ją odstrajają, tuner w ogóle się gubi, nie wiadomo co się dzieje, więc szarpiemy raz i patrzymy, co się dzieje na tunerze. Dobra, więc teraz bierzemy strunę B, słuchamy, jak ona brzmi. Ta. I robimy to samo, zatem szarpię strunę B za nisko. Podciągam. Tadam, skończone. Kolejna struna G. Ta. D. Ups. Mm.
Teraz A struna. I E gruba. Nie chcę wersji pro. Dobra, sprawdzamy, czy to działa. No tak średnio. Jeżeli struny były mocno rozstrojone, to trzeba jeszcze raz dostroić, bo pamiętajcie, że to drewno pracuje, zatem jeżeli mieliście mocno rozstrojoną gitarę, nastroicie wszystkie po kolei, to zanim zakończycie strojenie grubej, to cienka już może lekko się odstroić, więc trzeba jeszcze powtórzyć ten proces, tak żeby wszystko działało należycie. Teraz sprzedam wam jeszcze jeden bardzo ważny protip. Gitara lepiej stroi, gdy dociągamy struny, a nie luzujemy. Zatem jak już jesteś w pobliżu tego właściwego dźwięku, to zrób tak, żeby ostatni ruch, jaki wykonujesz kluczem, dociągał dźwięk od spodu do właściwego dźwięku. Więc jeszcze raz sobie na szybko dostroję tę gitarę, jak już drewno popracowało. Powoli i od spodu. Strasznie chaotyczna jest ta apka, ale działa. Jak sobie w manualnym trybie wybieracie pojedyncze struny, to się tak nie gubi. Jest okej. Pamiętajcie też, żeby gitarę stroić przed każdym graniem i wtedy, kiedy ona się rozstroi w trakcie grania, bo nic nie ma gorszego niż ćwiczenia na nienastrojonej. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę, jeżeli się podobało, łapka w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A jeżeli chcecie w pełni skorzystać z tego kursu, pamiętajcie o linkach, o których mówiłem na samym początku. Gitary w dłoń, do następnego. Cześć!